Panie Tytusie, myślę, że o Pana rodzinie i przodkach można by było długo opowiadać, ale przejdźmy może jednak do Pana i Pana życia, Pana początków tutaj właśnie na ziemiach odzyskanych. To też jest, myślę, ciekawe dla wielu ludzi, jak tutaj się żyło w tak, tych trudnych czasach. No to były rzeczywiście, patrząc wstecz dzisiaj, niełatwe, można powiedzieć, czasy. Natomiast taka jest genialna cecha dzieci, że jakiekolwiek są sytuacje, to dziecko, które się rozwija w danej sytuacji, uważa, że to jest normalne, że tak, tak musi być. Więc myśmy to też wszystko przyjmowali jako dzieci za sytuacje normalne. No na pewno dużym problemem było wyżywienie rodziny. Nas było czterech. W 1954 roku urodził się następny brat, więc nas było już wtedy pięciu. Więc rodzice rzeczywiście musieli się starać sporo, żeby wyżywić gromadkę. No, ale to jak dzisiaj się to wspomina, to pewno byłoby mało zrozumiałe, bo takie rzeczy jak kiełbasa to dwa razy na miesiąc, może po plasterku, po parę plasterków. Chleba zazwyczaj starczało, chociaż były takie dni, że mama mówiła, że chleb będzie jutro. Mieliśmy taki spory ogródek, tam mama hodowała kartofle, jarzyny i takie rzeczy. Także. Ale to wcale nie rzutowało na nasze widzenie świata, bo to po prostu myśmy nie rozumieli, czy nie wiedzieli, że w ogóle może być inaczej. Jest tak, jak jest. Pewno. Czyli nie było innych dzieci, które miały, nie wiem, zawsze kanapkę z szynką? O, mi się wydaje, że nie. To były, wie pani, czasy powojenne. W mojej pierwszej klasie było sześcioro chyba dzieci, które nie miały ojców. Które stracili ojców w czasie wojny, w Powstaniu Warszawskim, czy na Ukrainie, także. Że to nie, myśmy wcale nie mieli gorzej niż ludzie wokoło i wszyscy tak samo ciężko pracowali i starali się zdobyć coś, żeby utrzymać dzieci. A do szkoły poszedłem rok wcześniej niż moi rówieśnicy, bo rodzice uznali, że może dam radę. A ponieważ rodzice pracowali, to i tak do południa trzeba było sobie znaleźć samemu zajęcie. Ulica, koledzy, lasy dookoła, Bornik to był nasz żywioł, więc może dlatego też rodzice uważali, że jak mam chodzić do lasu i na ulicy, to lepiej do szkoły. No to normalnie tak jak szkoła podstawówka. Takie moje pytanie tutaj, które zadaję też innym osobom czasami stąd, czy w takich miejscowościach, na przykład jak Oborniki, odczuwało się, kto jest skąd? Czy ci ze wschodu, a ci z Wielkopolski? Czy były takie podziały? Czy wśród dzieci to w ogóle było wszystko jedno? To może dzisiaj już tak nie jest widoczne, ale wówczas było to całkowicie oczywiste. Chociaż wcale nie znaczy, że to wywoływało jakieś trudne sytuacje czy konflikty. No, mogły być tak jakieś nieporozumienia, ktoś tam inaczej myślał. Natomiast nie było to jakimś zasadniczym problemem etnicznym, prawda? Ale to oczywiście było zdecydowanie widać, no bo język, prawda? Ci ludzie ze wschodu tu mówili takim, wiesz, miękkim językiem, rozumiesz, to, tamto. A tamci bardziej takim bardziej typowo wielkopolskim, powiedzmy, językiem, to od razu było widać, kto skąd pochodzi. Ale też była duża różnica w podejściu do życia, do gospodarowania. Mianowicie wydaje mi się, że ludzie wychowani na wschodzie, na Kresach Rzeczpospolitej, gdzie od wieków ciągle były wojny, pożogi, jakieś różne tragedie, życie było niepewne i niebezpieczne, mieli większy dystans do życia i dla nich zdobywanie takich doczesnych wartości było jednak pewno trochę w hierarchii, ich hierarchii świata, może nie było takie najważniejsze. Ci ludzie bardziej, dla nich być może ważniejsze były emocje, sytuacje, więzi rodzinne, sąsiedzkie, to co pozwalało przeżyć, prawda? To chyba ta tradycja Kresów Rzeczpospolitej powodowała, że ci ludzie, ci
historycznie od wielu pokoleń wiedzieli, jak bardzo mało trwałe są doczesne wartości, bo na ich oczach to płonęło wielokrotnie. Prawda? Natomiast ludzie z Wielkopolski, którzy wychowywali się w zupełnie innych warunkach, też od wielu pokoleń, raczej można powiedzieć pod wpływem niemieckich obyczajów, powiedzmy, chociaż absolutnie nie byli zgermanizowani, a być może nawet ci z Wielkopolski byli bardziej antyniemieccy, dlatego że oni dłużej odczuwali niemiecką przemoc. Oni byli pod niemieckimi zaborami i oni mieli... To była twarda ręka. Tak, i oni pamiętali to, że Niemcy to byli na ogół okupanci, przysiadowcy, także Niemcom trudno było znaleźć miejsce w sercu Wielkopolan. Natomiast ci ze wschodu to bardziej mieli nas na swojej skórze, odczuwali wschodnich sąsiadów. Ale to też te różnice mentalności, to ukształtowanie w Wielkopolsce, która była zawsze od wieków gospodarna, zdyscyplinowana, uporządkowana, i ci, którzy w tych niepewnych czasach, niepewnych regionach żyli, to też ich inaczej ukształtowało. Wydaje mi się, że taka dobrze obrazuje tą różnicę historia, którą zapamiętałem w czasie, kiedy w Obornikach po wojnie kilka lat, to musiały być już chyba początek lat 50. te poniemieckie wodociągi przestały funkcjonować. Jakieś awarie były. To się sprowadziło do tego, że trzeba było uruchomić stare studnie i każda rodzina, wszyscy musieli się starać o źródło wody po prostu w własnym zakresie, więc powszechnie wszyscy biegali z wiadrami, z pankami takimi z jednym uchem, z pojemnikami na wodę, żeby do domu przynieść i do normalnego funkcjonowania. I właśnie taki obrazek byśmy mieli z jednej strony sąsiada, który pochodził ze wschodu, gdzieś za Lwowem daleko. I on miał takie dosyć zdolności techniczne i on starannie wyremontował swoją studnię i udostępnił wszystkim sąsiadom. I każdy, on tam mówi, a co to woda, to nie moja woda, ja za nią nie płacę, potrzebujesz wody, bierz. No i rzeczywiście wszyscy do niego po tą wodę chodzili, także w końcu mu studnię zadeptali, urwali mu korbę od studni i po jakimś tygodniu czy dwóch ani on nie miał wody, ani oni nie mieli wody. Natomiast z drugiej strony sąsiedzi, trzecia posesja powiedzmy, z drugiej strony byli z Poznańskiego. I jak się skończyła woda w wodociągach, też mieli studnię taką, jak to mówią, twoja, moja, taką pompowaną pompę. Jak się skończyła woda, wszyscy zaczęli szukać wyżej. Zamknęli studnię na łańcuszek, na kłódkę. Każdy mógł przyjść i dostać wodę. Chyba do dzisiaj pamiętam, 9 groszy dzbanek taki z jednym uchem. 12 albo 13 groszy wiadro. Za pieniądze. I każdy mógł przyjść, przychodził gospodarz, otwierał kłódeczkę. Proszę bardzo, wiadro, konewka. 12, 9 groszy, 12 czy 13. Dziękuję bardzo. Zamykał. I po dwóch tygodniach ten sympatyczny, otwarty sąsiad ze wschodu nie miał studni funkcjonującej. Jak ktoś potrzebował wody, szedł do Poznaniaka. 9 groszy za konewkę, 12 groszy za wiadro i woda była. Także to taka różnica skutków i sposobu pojmowania świata i gospodarowania. To było widoczne, można było zauważyć. Ale to nie przeszkadzało w tym, że mieliśmy kolegów i przyjaciół zupełnie niezależnie. To nie było nie tego. Tak, i podkochiwaliśmy się też niezależnie od tego miejsca pochodzenia. Miejsca pochodzenia, to już zupełnie nie miało znaczenia.